Dzień dobry. Rozpoczynamy właśnie wirtualną podróż po Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Zapraszam na zwiedzanie wystawy Czas Świętowania w technologii 360 stopni. W tym filmie to Ty wybierasz, co oglądasz. Ja zapraszam Cię do zwiedzania konkretnych obiektów. Jednak sam możesz zobaczyć to, co chcesz. Zapraszam. Jako pierwsze dwa eksponaty chciałbym Wam pokazać stroje kaszubskie. Kobiece i męskie. Co dla nich charakterystyczne, to haft na rękawie, ten kolorowy, podobny znajduje się na kołnierzyku u mężczyzn. Są to zupełnie współczesne stroje. Otrzymaliśmy je w 2013 roku. Jest z nimi związana pewna historia. Ze względu na to, że w poprzedniej wystawie pokazywaliśmy również strój kaszubski, tylko taki, który wyglądał zupełnie inaczej. Kiedyś mieliśmy gości z Kaszub, którzy stwierdzili, że tamten strój w żaden sposób kaszubski nie jest. Powiem tylko tyle, że tamten wzorowany był na atlasie strojów polskich. Natomiast współcześnie na Kaszubach ludzie tak przywiązali się do tego, co zostało wymyślone w latach 20. i 30., że to stało się tożsamością Kaszub. I te hafty odnaleźć można na wszystkich produktach pochodzących z Kaszub. Od masła po ceramikę. Kolejne dwa eksponaty to kobiece nakrycia głowy. Nakrycie głowy mężatki i nakrycie głowy kobiety, która właśnie ma wyjść za mąż. Czy wiecie, które to które? Otóż to jest nakrycie głowy mężatki. Nazywa się buda. Czepiec to ta biała część plus chusta, która przykrywa czepiec. Po drugiej stronie korona ślubna. Wstęgi, bańki, konstrukcja z drutu. Całość mocowana była do głowy panny młodej przy pomocy drutów, warkoczy, oczywiście plecionych z jej włosów. Podobno bardzo to bolało. Figurka, którą widzimy, Matka Boska z Skępska, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z miejscowości w Skępę. Wiele jej wariantów powstało w oparciu o obraz, który wisi w jednym z kościołów w miejscowości. Co dla niej charakterystyczne, to ten niebieski płaszcz i akurat w tym przypadku jednej rzeczy nie widzimy. Nie widzimy księżyca, na którym stoi. Związane jest to z apokalipsą świętego Jana. Tuż obok widzimy wota. Wota woskowe, skórpi. Wota związane z dniem, który współcześnie związany jest z zupełnie czym innym. Kojarzą Państwo pewnie święto świętego Walentego. To są wota na święto świętego Walentego, proszalne. Jeśli bolą nas zęby, zanosiliśmy do kościoła zęby, szczękę. Jeśli bolała nas głowa, zanosiliśmy tą kuleczkę, czyli głowę. Nogę, dziecko, wyprasz wszelkie dobra do naszego inwentarza. To już koniec naszego zwiedzania. Mam nadzieję, że widzimy się nie po raz ostatni. Zapraszam Cię w internecie lub w realu.